Aby ci, którzy nie wspierają kanału Ciekawcy inaczej, nie poczuli się poszkodowani, postanowiłem, że jedną trzecią materiału z maratonu udostępnię publicznie dla Was. Także jest to wycinek maratonu, który już teraz możecie zobaczyć na kanale. Jeśli tylko chcecie, zachęcam do wspierania i wtedy odblokuje się Wam ta opcja. Dziękuję i zapraszam. A maraton zaczniemy historią rodem z Szekspira, a dokładniej mówiąc o lekko zmodyfikowanej i bardziej współczesnej wersji Romeo i Julii. Pierwsza historia zabiera nas do Las Vegas w Nevadzie, to właśnie tutaj młoda para zakochanych, 18-letni Aaron Guerrero i 16-letnia wtedy Sierra Halset przeżywali swoją nastoletnią miłość bez granic. Ich magiczna miłość była jednak przekaźnikiem i jednocześnie zapalnikiem horroru, który mieli zamiar zgotować. Cóż, ich miłość nie była tą z bajek, choć zaczęła się dość podobnie. Z zeznań matki Arona wynikało, że para zaczęła oficjalnie spotykać się lipcem 2020 roku. Ich rzekomy rozpad związku miał miejsce w grudniu tego samego roku, a przynajmniej tak twierdziła matka chłopaka. Rodzice Arona, ale również ojciec Sierry, nieprzychylnie patrzyli na związek swoich dzieci i szczerze mieli ku temu powody. Z wielu źródeł docierały informacje do mediów, że rodzice przekazali policji podczas śledztwa, że ich syn Aaron twierdził, iż on i Sierra zamierzają uciec tam, gdzie ich miłość nie będzie zagrażało niebezpieczeństwo. Chłopak dodał jeszcze, że mają zamiar udać się do Los Angeles. W obawie o swoje dziecko rodzice Arona skontaktowali się z ojcem Sierry, aby przedyskutować sytuację, w której się znaleźli. Po rozmowie rodzice Arona, ale również ojciec Sierry zgodnie stwierdzili, że para powinna przestać się spotykać, ponieważ mają na siebie zły wpływ. Co było do przewidzenia, krótki czas po ustaleniach rodziców, Aron ucieka z domu, co zostaje zgłoszone na policję. Daniel Halset, ojciec 16-letniej wtedy Sierry, również miał ogromne problemy z córką. Była żona Daniela powiedziała później policji, że Daniel notorycznie kłócił się z Sierrą o jej związek z Aronem. W domu panowała ponura i napięta atmosfera, a każdy ruch Daniela w kierunku córki był zapalnikiem kolejnych głośnych kłótni. Rodzice zarówno Arona, ale i sam Daniel kategorycznie zabronili swoim dzieciom się spotykać. Oczywiście młoda para zapewniała rodziców, że wszystko będzie dobrze, że nie zrobią niczego głupiego, a ich miłość przetrwa wszystko. Jednak rozłomka trwała i podsycała dwa młode, pragnące miłości umysły. W końcu widząc, że nie mogą liczyć na swoich rodziców, Aron i Sierra postanowili wziąć sprawy swojego związku w swoje własne ręce. 9 kwietnia 2021 roku o godzinie 14.15 do jednej z remis strażackich w Las Vegas dociera telefon i wezwanie dotyczące ogromnego pożaru na rogu Denfis Court. Strażacy zjawiają się na miejscu i skutecznie gaszą pożar jednego z palących się tam domów lecz gdy dym opadł, odkrył przed strażakami przerażający widok spalone ciało. Ciało zostało odnalezione w garażu, na miejsce została wezwana policja, która od razu wszczęła śledztwo. Początkowo twierdzono, że ktoś palił się żywcem, próbując uciec z płonącego domu, jednak szybko odkryto, że ten, kogo ciało znaleźli strażacy, nie żył dużo wcześniej, jeszcze zanim pożar zaczął trawić dom. Śledczy z pomocą strażaków ustalili, że w domu znajdują się ślady celowego zapruszenia ognia. W przeciągu tygodnia spalone ciało zostało zidentyfikowane. Należało do 45-letniego Daniela Halseta. Idąc dalej, detektywi twierdzili, że znaleźli dowody na to, że Halset został zamordowany jeszcze przed wznieceniem pożaru. Kilka dni później biuro koronera potwierdziło, że Halset zmarł na skutek ran ciętych i szarpanych. Po otrzymaniu papierów od koronera, na miejscu zbrodni pojawili się detektywi, którzy zaczęli przeszukiwać wnętrze spalonego domu. Wchodząc do kuchni natknęli się na ręczną piłę do drewna. Natomiast w przejściu prowadzącym do garażu, detektywi natknęli się na piłę spalinową. W spalonym domu użyto proszku fluorescencyjnego, aby ustalić, czy wewnątrz znajdują się ślady krwi. Wszystkie ślady prowadziły bezpośrednio do kuchni. Gdy użyto proszku, praktycznie cała podłoga, ale również meble i urządzenia AGD rozbłysnęły błękitem, co sugerowało, że to właśnie tutaj zamordowano Halseta. Ślady wskazywały również na to, że ktoś próbował wytrzeć krew z kuchni jeszcze przed wznieceniem ognia. Sama piła ręczna wciąż miała na sobie widoczne ślady krwi, ale również kawałki mięsa i skóry. Jak później ustalono, zarówno krew i mięso należały do Daniela Halseta. Policja postawiła wtedy tezę, która wydawała się dość sensowna. Policjanci twierdzili, że ten, kto zabił Halseta, próbował już po śmierci mężczyzny rozczłonkować jego ciało oczywiście dużo przed tym, zanim postanowił podpalić dom. Policja twierdziła również, że pożar miał zniszczyć dowody, jak również pozostawione na miejscu ciało. Warto dodać, że przed dniem 9 kwietnia, kiedy to miał miejsce pożar w domu Daniela, jego była żona skontaktowała się z policją. Kilka dni przed pożarem była żona Daniela, udała się na policję, ponieważ zauważyła pewne nieścisłości dotyczące kont bankowych. Cóż, Daniel i jego była żona, mimo iż nie byli razem, to wciąż dzielili jedno konto bankowe. Byłe małżeństwo żyło ze sobą w bardzo dobrych stosunkach. Jednak kobieta zauważyła, że z ich konta masowo uciekają pieniądze i co ciekawe, z kilkunastu bankomatów w mieście, ale również poza nim. Byłe małżeństwo zazwyczaj kontaktowało się między sobą w sytuacji, gdy jedno musiało wybrać większą sumę pieniędzy. Jednak tym razem Daniel nie powiedział ani słowa, a pieniądze z konta zniknęły. Była żona, widząc, co się dzieje, postanowiła skontaktować się z Danielem, gdy jednak jej próby nic nie dały, kobieta zwróciła się ku policji. Ponadto policja wszczęła śledztwo dotyczące Arona Guerrero oraz Sierry Halset po zeznaniach rodziców chłopaka. Zaczęło się polowanie na podejrzanych. Policja w szybkim czasie dotarła do nagrań z jednego ze sklepów ogrodowych, na którym widać Arona kupującego dwie piły, jak również podpałkę w płynie i rękawice ogrodowe. Mniej więcej w tym samym czasie Sierra również została uchwycona na nagraniu, lecz w innym sklepie. Dziewczyna kupowała wybielacz i inne środki czystości. Same nagrania dały policji wystarczająco dużo dowodów na to, że Aaron i Sierra byli zamieszani w śmierć Harseta, jak również podpalenie jego domu. Policja twierdziła również, że sąsiedzi, którzy mieszkali po drugiej stronie ulicy od domu Daniela, zeznali, iż widzieli, jak córka Daniela wsiada do jego samochodu, z którego kradnie pieniądze, ale również karty kredytowe i debetowe, po czym odjeżdża, a kilkanaście minut później dom Daniela staje w płomieniach. Za nastolatkami wystawiono list gończy, jak również skontaktowano się z innymi stanami, aby monitorowały autostrady, ale również komunikację miejską. Ich ucieczka nie trwała jednak długo. Ponieważ już 13 kwietnia 2021 roku Aaron i Sierra zostali odnalezieni i aresztowani. Natknął się na nich jeden z funkcjonariuszy, który patrolował stację kolejową. Miało to miejsce w Salt Lake City w Utah. Powodem zatrzymania nie było jednak rozpoznanie podejrzanego, a błąd samego Arona. Chłopak został poproszony przez pracownika kolei o okazanie biletu. Gdy chłopak powiedział, że go nie posiada, w sytuację zaangażował się policjant. Aaron miał przy sobie bilet na rejs do innego stanu, lecz nie posiadał biletu na pociąg, którym jechał. Funkcjonariusz poprosił go zatem o okazanie dowodu tożsamości, a Aaron bez zastanowienia po prostu wręczył go funkcjonariuszowi. Policjant spisał Arona, po czym wklepał jego dane do systemu. Okazało się, że za 18 osiemnastolatkiem wystawiono list gończy, a on sam jest głównym podejrzanym w sprawie morderstwa. Bez wahania funkcjonariusz zatrzymał pociąg i aresztował zarówno Arona, jak i Sierre. Początkowo policja z Nevady nie podawała szczegółów dotyczących Arona i Sierry medium, ponieważ czekali, aż organy ścigania z Utah odeślą podejrzanych o morderstwo na zasadzie ekstradycji z powrotem do Nevady, gdzie na parę nastolatków czekały otwarte zarzuty w sprawie morderstwa. Finalnie zostali odeskortowani do Nevady, gdzie postawiono im zarzut morderstwa pierwszego stopnia, ze szczególnym okrucieństwem, jak również podpalenie. Później do mediów wyciekły rozmowy zakochanych, które wprost pokazywały ich plany dotyczące Daniela, morderstwa i ucieczki do Utah. Później policja opublikowała posty na Instagramie dziewczyny, które głosiły, że Sierra i Aaron dosłownie kilka godzin po morderstwie Daniela i podpaleniu domu uprawiali seks w motelu, co zostało potwierdzone nie tylko poprzez posty na Instagramie, gdzie para głośno o tym mówiła, ale również na telefonie samego Aarona, który posiadał zdjęcia i filmy podczas ich intymnych doznań. Na procesie Sierra z kamienną twarzą słuchała ostatnich sentencji sędzi, kiedy to Aaron był w totalnej rozsypce. Życie tej dwójki miało skończyć się właśnie tam, w tamtej sali sądowej. Zarówno Sierra, jak i Aaron zostali skazani na dożywocie z możliwością o ubieganie się o zwolnienie po odsiedzeniu minimum 22 lat. Sierra została początkowo umieszczona w strzeżonym poprawczaku do czasu ukończenia 20 roku życia, po czym została wysłana do więzienia, aby odsiedzieć resztę kary. Sierra i Aaron będą mieli szansę wyjść z więzienia dopiero w 2043 roku.